Marek Śmierciago od kilku lat przygotowuje pokaźnych rozmiarów szopkę bożonarodzeniową, która znajduje się w kościele Świętej Marii Magdaleny w Cieszynie. Ponieważ pan Marek ma głowę pełną pomysłów, w tym roku oprócz szopki w kościele stworzył miniaturową stajenkę ukrytą w łupinie orzecha. Zobaczyłem w internecie, jak było pokazane, jak jakiś ktoś otwiera taką małą skorupkę orzeszka i w tym jest taka mała szopka, więc zastanawiałem się, czy jest możliwe to do zrobienia. No większość ludzi trzymała za mną kciuki, bo wierzą, że to zrobię. No więc podjąłem się tego i zrobiłem właśnie coś takiego. Ile czasu to panu zajęło wykonanie, bo to jest taka precyzyjna robota? Jakby się wydawało, to tylko 3 godziny. Tylko 3 godziny? 3 godziny. Ile takich orzeszków powstało? Zrobiłem ich 5 dla znajomej. Dla córki, jedno dla siebie. Woli pan takie miniaturki szopek, czy takie troszeczkę konkretniejszych rozmiarów? No myślę, że bardziej konkretniejsze, bo chyba większa satysfakcja. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telerz.